Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka na czytaniu miesięcznym, tym razem czerwcowym. Zobaczmy, byczki moje kochane, co tu w czerwcu dla nas, co w czerwcu dla byka, co w czerwcu dla byka. Aż dwie, no dobrze. Tak, mamy zwierzątko mocy, rakun, zobaczcie. Nie wiem, jak się to tłumaczy na polski, rakun. Takie zwierzątko. Inventor, czyli jakiś wynalazca. Będziemy coś tu, słuchajcie, chcieli nowego wynaleźć. Coś nowego zbudować, stworzyć. Zdecyduj, czego tak naprawdę chcesz. Masz taką możliwość w sobie, żeby osiągnąć to coś, czego tak naprawdę bardzo pragniesz. Natomiast unikaj tego, jakby wchodzenia w tą energię, dużo o tym mówiąc, planując, myśląc, tworząc jakieś wokół tego plany, myślokształty, ale nie działając tak konkretnie, praktycznie. Czuję, że to jest super ważne, żeby od tej teorii przechodzić do praktyki. I to już jest czysty z channelingu dla nas. Jak już poplanujesz, jak już sobie poukładasz, jak już wiesz, o co chodzi, to pozwól sobie, żeby to z tego planu przetransformować w mamutyla, w to, żeby to się pokazało w rzeczywistości, czyli zamanifestuj to, czyli od teorii do praktyki, prawda? Dużo rzeczy przed nami, widać, że czerwiec będzie dla nas obfity w działania i będziemy mieć bardzo wiele różnych ról do odegrania, ale jednocześnie poradzimy sobie świetnie z tym wszystkim. I drugi, wow, bizon, no to jest tak związane z bykiem, prawda, bo byk, wiadomo, drugi dom astralny, czyli właśnie ten dobrobyt, ta stabilizacja, siła, moc. I tu zobaczcie, tutaj ewidentnie pokazują nam przestrzenie, że będziemy mieć siłę, będziemy mieć moc. Mam takie poczucie też, że będzie to czas, kiedy będziemy na swój sposób, swoją siłą wspierać innych w ich projektach i tak popychać te osoby bliskie nam, właśnie żeby też od teorii przechodziły do praktyki. Czyli jeżeli o czymś myślisz, jeżeli o czymś marzysz, jeżeli czegoś pragniesz, teraz zastanów się, jak mogę zrobić, co mogę zrobić, żeby to zrobić, prawda? Jak tam dotrzeć? Jakie są potrzebne kolejne kroki, żeby tam dotrzeć? No i dobrobyt, zobaczcie, tutaj jakby stabilniej się miało zrobić nam w jakimś obszarze. No dobrze, to weźmy sobie jeszcze tarot anielska mądrość jako kartę wyroczni. Aha. Co to mamy? O, wow! No, no, no! Kochane byczki! Czyżby tu as pentakli nam się pokazał? Przypływ dostatku, mądrych rad lub sprzyjającego losu. Ekscytująca szansa kariery, lukratywny kontrakt. Znaczące nabytki, na przykład nowy dom, zobaczcie, czy samochód. Kochane byki! Podoba nam się to, prawda, że nam się podoba, że tak sobie połączmy. Byczki moje, co to będą za fajne rzeczy? Ja czuję, że tu jakieś prezenty też dla kogoś mogą przyjść. Większe, mniejsze, dobre słowo, chociażby jakiś komplement. Przeróżności tu czuję. No dobra, lecimy dalej. Co tu dla nas jeszcze poprosimy więcej? Dla byczków. Czyli teraz tak. To, co wraca, ewentualnie to, co pojawia się nowego. Dla byków to, co wraca, ewentualnie to, co pojawia się. Okej, zobaczcie, świeża, nowa ścieżka. Czy podejmiesz się tego ryzyka, byczku? Czy pójdziesz w tym kierunku? Czy sobie pozwolisz na tą transformację? Oh my gosh! Ale kochane byczki, co ja tu czuję? Czekajcie, muszę to przesunąć, bo jednak te karty są duże. Co ja tu czuję, to taka potężna zmiana absolutnie losu, życia, sytuacji,
Ogromna zmiana dla byków, ale to nie jest coś, co tutaj gdzieś byk będzie zmuszony, żeby coś zmienić. Nie, nie. Byczku kochany, to jest to, co ty tutaj masz wymanifestowane. Bo pamiętasz, co mówiliśmy od początku, prawda? Była teoria, były pragnienia, były marzenia, coś sobie byczek układał w tej swojej byczkowej głowie, a teraz, prawda, od teorii do praktyki i widzę, że uniwers nas popycha w tą stronę. Ale cudnie, ale cudnie. Co tu dalej mamy? Relacje, związki, miłość, prawda? Okej. Okay. Aj, tu jest jakiś rycerz pentakli. Oj, czuję, że tu do kogoś przychodzi nowa osoba. Idzie to pomalutku. Ktoś tu się bardzo stresował, że nie przyjdzie. Spokojnie, idzie, idzie. Tylko, że pomalutku bardzo. Czekajcie, co mi się tu odwróciło? Cesarzowa, no pięknie. Tak, ktoś tu idzie i chce z bykiem stworzyć stabilną relację, związek, bo widzi w byku bardzo solidnego partnera, partnerkę, kogoś, kto jest kreatywny, tworzy, rozwija, buduje i jest stabilną. Jakby relacja to może być stabilna. Widzi potencjał ten ktoś w tobie jako taki, jako taka właśnie baza, fundament. Jak to mówimy, właśnie jak taki, wiecie, jak taki ten bizon, prawda, który jest stoi mocno na ziemi, potrafi wprowadzić to poczucie stabilizacji, pewności, prawda, spokoju, wyciszenia. Tak, tak czuję. Czyli słuchajcie, nowi partnerzy, nowe partnerki się pojawiają. Oczywiście może tutaj też chodzić o nową osobę do jakichś wspólnych działań, może jakiegoś rozwoju wspólnego, wzrostu, właśnie to, co tu mówiliśmy, czyli od teorii do praktyki, to, co mówiłam, że będziemy komuś pomagać, popychać jakby kogoś delikatnie, żeby jednak rozwinął, żeby jednak sobie pozwolił na pójście dalej, prawda? Dobra, idźmy dalej, zobaczymy, co więcej. Teraz mamy ten obszar poza prywatnym, zaczynamy od karty siły. O wow. I wieża, kochane moje byczki. Dlaczego się cieszę? Bo tutaj widać, że jest jakiś potężny przełom. Potężny przełom dla byka. Może być niesamowita szansa, okazja, możliwość do zmiany pracy na lepsze. Awans. Oczywiście idziemy do góry, czyli na lepsze. I także ja tutaj czuję praca, z którą przychodzi możliwość wyjazdu i przeprowadzki, i też tutaj byczki się zastanawiają, co z tym zrobić. Ale słuchajcie, przełom jest potężny, potężny, radykalne, potężne zmiany u byka w czerwcu. Co to się będzie byczki działo? Po prostu. To jest niesamowite. I myśmy sobie to, słuchajcie, sami wymanifestowali. Bo pamiętacie, jak było, żeśmy trochę marudzili na to, że ciągle zmiany, zmiany, zmiany. No i jak się tak gada o tych zmianach tyle, no to byki teraz te zmiany przyciągły. I co? Musimy przestać marudzić na zmiany, kochani. Bo one przyszły i to w jakiej ilości? No po prostu i karta śmierci, i tu widać transformacje, zmiany, przemiany, nowe w ogóle początki. I tutaj jeszcze wieża do tego, prawda? I to przełom. Dodający siły, mocy, tutaj wprowadzający różnicę. Radę do obu obszarów mamy trzy kielichy i król mieczy. No ja bym to podsumowała. Pozwól sobie, byku, na to, żeby cieszyć się z tej sytuacji, która się dzieje. Pozwól sobie na to, żeby cieszyć się z tych zmian. Przyglądaj się, obserwuj. Miej tutaj jakby całe takie poczucie świadomości, prawda, i zauważenia tego, co się dzieje, odnotowania, że tak powiem, tego, co się dzieje, czyli mamy być świadomi, przytomni, obserwujący, ale jednocześnie, aby sobie pozwolić na to docenienie tych zmian i docenienie tego sukcesu, który tu nam się pokazuje, bo tu się pokazuje dla byków w czerwcu, kochani, ogromny sukces. Dla każdego byczka to będzie coś innego. Dla jednego byczka to będzie na przykład powrót kogoś, z kim nie było kontaktu, i tutaj jest nowa decyzja. Pracujemy nad tym, rozwijamy to. Gdzieś tu w związkach powstaje pomysł, żeby stworzyć nowego członka rodziny, czyli dzieci, prawda? Nowe projekty się pojawiają.
pomysły właśnie, żeby mieć więcej dzieci. Może tutaj ktoś nie chce dzieci, ale na przykład, nie wiem, nowego zwierzaczka, albo może ktoś pomyśli, okej, to my może powinniśmy się gdzieś przeprowadzić, znajdźmy nowe miejsce lepsze dla siebie, do mieszkania. Możliwe, że z tym się wiąże ten przełom. Ja to czuję, że dla kogoś może być duży napływ gotówki. Dużo tutaj tych kart pokazuje nam energii, że jakieś byki dostaną duży zaszczyk gotówki, pieniędzy, jakichś może prezenty albo jakieś ogromne możliwości, ale jest to przełomowe, jest to coś przełomowego. Dobra, weźmy sobie resztę. To, co odchodzi do przeszłości. Aha, były tu jakieś rozczarowania ogromne. Aha. Tak, czuję tutaj, kochane byczki, dużo byczków tutaj pracowało nad tym, żeby uwolnić jakieś jakieś rozczarowania, żeby zaobserwować, przyjrzeć się, zastanowić się, podejść do tego ponownie, jakby dużo pracy było wykonanej, takiej wewnętrznej, powiedziałabym. I mam takie poczucie, że tutaj jakieś byki poodcinały jakieś relacje, które były rozczarowujące. To jest jedna rzecz, ale też czuję, że byki tutaj... Bardzo wielu z nas, czekajcie, bo mi się układa, jak to mam wam przekazać, bardzo wielu z was, z nas, uwolniło się, tak jakby przyszła taka iskra, taki pomysł, takie objawienie, że okej, to są moje oczekiwania, ale nie czyjeś obietnice. Bo widzicie, im większe oczekiwania, tym większe rozczarowania. Ktoś tu miał ogromne oczekiwania względem kogoś, jakiejś osoby, ale się rozczarował bardzo. Natomiast dotarło do tej osoby, że to były tylko oczekiwania, prawda? Jakby moje, prawda? A nie obietnice tej osoby. Czyli wiadomo, jak kogoś... Zakładamy zawsze, że ktoś ma być jakiś, bo tego pragniemy, tego oczekujemy, to nam się marzy. Ale przecież każdy jest, jaki jest, prawda? Więc zakładając, że ktoś ma być jakiś i potem, kiedy poznajemy bliżej tą osobę, okazuje się, że ten ktoś jest inny jednak, wówczas następuje rozczarowanie. Czyli sami siebie oszukujemy tak naprawdę. Na samym wstępie, czy tam wchodząc w nowe relacje, z tymi założeniami, z tymi oczekiwaniami, prawda? Zamiast po prostu poznać tą osobę i zobaczyć, czy pasujemy do siebie, czy nie. Jeżeli nie pasujemy, okej, to się... rozstajemy, albo tam się kumplujemy, ale nic więcej, prawda? Ale już wtedy nie przeżywamy potężnego rozczarowania, złamanego serca, no bo co nam to serce łamie? Brak spełnienia oczekiwań. Czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że sami sobie łamiemy te serca, wmawiając sobie, że ten ktoś jest jakiś inny niż faktycznie jest. Rozumiecie, kochani? To jest taki labirynt umysłów, który tak naprawdę sami się wpuszczamy i później jest rozczarowanie. Oczywiście to jest jedna z opcji tutaj, bo czuję, że są byczki, które po prostu się rozczarowały różnymi sytuacjami, wydarzeniami i to nie ma nic wspólnego z jakimiś romantycznymi tutaj partnerami czy kolegami, znajomymi, przyjaciółmi, wszystko jedno. Są różne kwestie, ale właśnie ta kwestia tego przemyślenia, dlaczego przeżywam rozczarowania ogromne i złamane serce? No bo za dużo tam wpycham moich oczekiwań, prawda? Dobra, idźmy dalej. Co teraz mamy? Było tu, teraz mamy... Co nadchodzi? O! I znowu pieniądze, zobaczcie. Znowu pieniądze, znowu dobrobyt. Coś wywalczonego albo będzie dalej walczył byk o to i mamy... Pięć buław i mamy paź, podejrzyjmy jeszcze troszkę, rycerz, król, i przewartościowanie, okej. To jest to, co nadchodzi, czyli następne tygodnie, następne miesiące, tak? I tutaj, kochani, widać jest, że coś tu się rozwija. Gdzieś tutaj o coś byk walczy. Może buduje coś nowego. Może tutaj być... relacja nowa, która jest rozwijana, może być niezależność,
która jest wzmacniana, rozwijana, bo zobaczcie, mamy 8 tutaj jako tą kartę siły, a później mamy tutaj 9 pentakli wprawdzie, ale jest 8-9, prawda? Więc ja czuję, że ta wieża jest bardzo dobrą wieżą, która przełamuje tutaj pewną kwestię, pewną blokadę jakąś. Jakby byk tu zaczyna bardziej wierzyć w siebie, w swoje możliwości. Dosłownie czuję, że ta wieża otwiera oczy bykowi. Zrzuca jakieś blokady, wątpliwości, czy takie niskie patrzenie na siebie, jakby umniejszanie sobie wartości. To pęka jakby tu, kochani. Będą ważne decyzje do podjęcia, kochani. Super ważne decyzje w tym czasie. Niemniej jednak, byczku kochany mój, ostrożnie z tymi decyzjami. Pamiętaj, król mieczy. To jest też trochę ostrzeżenie, bo też tu mamy pazia pentakli. Król mieczy jest w stanie podjąć nagłą, impulsywną, szybką decyzję, która może bazować tutaj na chwilowej euforii na przykład. Uważaj, żeby tak nie zrobić. Kochany byczku, po byczkowemu, tak? Czyli tak jak ten as pentakli mówi. Powoli, przyjrzyj się, przemyśl, poukładaj sobie, doradź się. To ma być nasze tempo. Ale mogą być momenty, kiedy będziemy chcieli w euforii podjąć jakąś decyzję. Nie, wtedy pomyśl stop, 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 nie, 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 nie. 3 kroki do tyłu, parę głębokich oddechów. Pozwól sobie na to, żeby się ucieszyć tym fantastycznym, co przyjdzie, a później dopiero powiedz ok, decyzję podejmuję później. Jak się trochę uspokoję, jak się wyciszę, jak opadną emocje. Na emocjach nie wolno nic budować, kochani, ani nic rozwijać. No bo to jest wtedy, no powiedziałabym, plan w kierunku upadku, prawda? Wcześniej czy później. Bo jak mamy emocje, to nie przeczytamy, nie doczytamy, a tu jest rada, podpowiedź, król mieczy, czyli przeczytaj wszystko, szczególnie to, co drobnym drukiem, prawda? Dowiedz się szczegółowo to, o co tobie tutaj chodzi, co chcesz budować, rozwijać. Powiem wam, jest tak piękne to czytanie, że aż nie mogę uwierzyć w to. I tutaj odchodzi to do przyszłości już. Już się nauczyliśmy, coś tu przetransformowaliśmy, mamy zupełnie nowy teraz początek. Zobaczcie runę, zobaczymy jeszcze, ale mi się podoba, kochane byki, fajnie, super. O wow, i jeszcze mamy ochronę, no i czego by tu jeszcze więcej chcieć. Zobaczcie, mamy Algis, więc Universe nam mówi, kochane byczki, macie tu ochronę w tym czasie. Prawda? Oczywiście, że Algis to też jest dobrobyt, słuchajcie, jakby nie było, prawda? Dobrobyt pod każdym względem, czyli to może być ozdrowienie dla kogoś. To może być oczywiście uzdrowienie finansów dla kogoś. To może być uzdrowienie pod względem nowa, lepsza praca, nowy, lepszy kontrakt. Albo przebudzenie właśnie, może ktoś tutaj zauważy nagle, że jakaś osoba bliska byczkowi, zobaczysz, że ta osoba jest dla ciebie naprawdę ważna i postanowisz to rozwijać, bo mamy cesarzową w relacjach, w związkach. No i mamy rycerza pentakli, czyli jest pokazane, ale pomalutku, na spokojnie, prawda? Pozwól sobie, żeby to rozwijać w tempie byczkowym, tak? Na spokojnie. Ogólnie Algis to jest właśnie karta dobrobytu, ochrony, słuchajcie, to jest tak jak taka uzdrawiająca dłoń, która leczy, która wprowadza spokój, równowagę, większą harmonię, dużo pozytywnych rzeczy, zmian także, ale pozytywnych, kochani. Jest tu siła, jest tu moc, czyli ja czuję, że jak odpuścimy te oczekiwania, to co tam z channelingu nam przyszło, takie piękne wytłumaczenie tego, jak to odpuścimy, to odzyskujemy jakby siłę, moc, jakbyśmy na nowo tak nabrali powietrza głęboko. Wiecie, o co chodzi, prawda? No i oczywiście, jeżeli tu są jakieś osoby, które chciałyby coś rozwinąć, które chciałyby coś rozpocząć, które chciałyby wprowadzić jakąś nowość, no to tu jest przełom. Wieża pokazuje, że tu są możliwe radykalne zmiany. Jeżeli chcesz
właśnie w jakimś nowym kierunku, pozwól sobie na to, to jest idealny czas na to, żeby sobie pozwolić właśnie na poszukiwanie, prawda, tych właściwych rozwiązań, nowych sposobów, czy kontynuowanie realizacji swoich celów. Jak najbardziej. No i ważny jest tutaj stosunek do otoczenia, czyli na spokojnie, powoli, pobyczkowemu, stabilnie, bezpiecznie. Mamy być też troszeczkę taką opoką dla tych słabszych wokół siebie, więc no klasycznie jak zawsze, prawda? Może przyjść od kogoś coś, co będzie takim zaskoczeniem dla ciebie, byku, że ty po prostu ze skarpetek wyskoczysz, nawet nie z butów, tylko jeszcze z butów i ze skarpetek. Bo ja tu czuję, że tu przychodzi taka oferta, może być oferta matrymonialna jak najbardziej, ale może być jakakolwiek inna oferta, która wywraca bykowi życie do góry nogami. Może to być dla niektórych byczków przytłaczające, bo będzie dużo wszystkiego, dużo zmian. Byk musi się z tym oswoić, pozwolić sobie na to, żeby sobie to poukładać pomalutku. Gdzieś tu dla kogoś poczułam nowy dom, który nie to, żeby kupuje, no bo tu są byki, które będą kupować działkę, dom, mieszkanie, myśleć o tym, prawda? Też tutaj czuję remonty i takie tam inne, także będziemy tu myśleć o tej naszej przestrzeni wokół i coś, żeby to usprawnić, poprawić, ulepszyć, upiększyć, jak najbardziej. Ale czuję, że tu jakieś byki mogą zostać zaskoczone jakimś spadkiem. Niespodziewanym kompletnie i nie do końca to tak widać tu jakby w kartach, ja to gdzieś czuję jakby pod tym, albo to się już wydarzyło i byk tutaj dochodzi do siebie, na zasadzie musi sobie to poukładać, albo to się tu dzieje dla kogoś, zobaczcie, i to jest coś, czego ty w ogóle nie widzisz, nie spodziewasz się, nie wiesz o tym teraz, w ogóle mówisz nie, nie, to ja na pewno nie, 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 to nie o mnie chodzi. To właśnie może chodzić o ciebie. Totalne zmiany, takie radykalne, jakby nagle zwrot ścieżki życiowej, kariery też w zupełnie innym kierunku. Może poczujesz taką potrzebę i siłę w tym i skrzydeł ci doda sama myśl, że możesz robić coś innego niż wcześniej i postanowisz pójść tą ścieżką. Zobaczcie, mam takie poczucie, jakby ta ścieżka właśnie, zobaczcie, tu idzie tak, a potem ona tam skręca, czyli nowa ścieżka, kochany byku. Co, my to będziemy wyprawiać byczki w tym czerwcu? Bardzo mi się podoba. A to, co idzie dalej, będzie trzeba powalczyć. Ktoś tu będzie właśnie nad czymś nowym pracował, budował, rozwijał, coś kreował tutaj, ale piękna energia. Nie pamiętam, co tam było dalej. Tak, aha, to prowadzi nas do przewartościowania, uwolnienia się z jakichś klatek mentalnych i tu znowu zobaczcie zmiany, no tak żeśmy sobie wymanifestowali, kochani. Tyle żeśmy gadali o tych zmianach, że ich nie chcemy, że proszę bardzo, aż przyszły, prawda? No niestety im się więcej o czymś mówi, na czym się człowiek skupia, to przyciągamy. Ale tu oczywiście, że też czuję, że po prostu tak ma być, słuchajcie, ten rok jest taki dla nas, że przychodzą te zmiany, ale ja czuję, że to jest dobre, kochane byczki, brać tę energię koniecznie, bo to one są naprawdę tu fantastyczne, także nic się nie przejmujcie tą wieżą, czy kartą śmierci odrodzenia, to jest wszystko pozytywne, to wszystko nas prowadzi do spełnionych marzeń, do nowych początków, więc jak najbardziej, słuchajcie, brać i oczywiście działać, no bo rycerz tutaj mówi działać, prawda? On nie mówi siedzieć na pupie i czekać, aż coś przyjdzie. Jak to będzie siedział, no to nic mu nie przyjdzie, co najwyżej może listonosz przyjdzie z jakimiś tam rachunkami, prawda? Tutaj trzeba działać, kochani, tu trzeba być odważnym, konkretnym, obserwować, przyglądać się, wszystko dokładnie czytać, jak się nie znasz, nie rozumiesz, jakieś papiery, papieruchy, kontrakty, poprosić osobę, która się zna, niech ci wytłumaczy, żeby podjąć właściwe decyzje i pamiętamy, kochane byczki, żadnych decyzji na emocjach, wszystko na chłodno ma być podjęta decyzja, prawda? I ucieszyć się też z tego życia, ucieszyć się z tego, co się już ma, poczuć wdzięczność, pamiętacie, jak ja zawsze powtarzam, wdzięczność jest jak magiczna różdżka, wskazujesz uniwersowi, wykazując wdzięczność za coś, co masz i co ci się podoba, że ci się to podoba, że chcesz tego więcej i uniwers ci to wysyła.
Tylko nie mów, że chcesz tego więcej. Po prostu poczuj wdzięczność, że to jest. Tylko tyle, szczerze, z serduszka. I zobaczysz, że magia się zacznie dziać. Także tu robimy dalej to samo. Czarujemy wdzięcznością, prawda? Ok, mini wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możesz tutaj zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3. Dla byczków, 1. Idealny moment. Zobaczcie serduszko. Och, ktoś tu się będzie zakochiwał. Ktoś tu dostanie ewidentnie ofertę matrymonialną. Dobre rzeczy tu się dzieją, jedyneczki dla was. Gratulacje. 2. Dwójeczka. Co tu mamy? Raczej nie, ale ja takie mam poczucie, że ty trochę czujesz, że nie. Ty czujesz, ty wiesz, ty gdzieś masz tego świadomość, bo mamy kolor niebieski. I 3. Tak, działaj i szczęśliwa gwiazda ci przyświeca. Gratulacje, trójeczko. Tu coś dobrego czuję też pod tym wszystkim. Zobacz, jakie szczęśliwe zdarzenie dla ciebie. Ok, tyle kochane byczki. Utulam mocno. Życzę nam, żeby ten czerwiec jak najpiękniej nam się zrealizował. Przytulajmy to, co cudowne i wyrażajmy wdzięczność i doceńmy to, co mamy i pomagajmy tym słabszym, bo jesteśmy silni, byki są silne. Utulam mocno, kochani, do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa!